i mi się nagrywa. O ile mi kot nie zdechnie, bo strasznie miauczy dzisiaj. Dobrze, panowie, to zaczynamy. Ja nazywam się Cohen, a to jest Cohen's Cave, a ze mną są gracze, z którymi będziemy grać w Delta Green. Od lewej Wojtek, Rafał, Tofik i Andrzej. No bo tak wychodzi, że niektórzy są znani bardziej ze swoich ksywek niż swoich imion, ale żeby było wszystkiemu zadość, panowie, sesja zero za nami, ona jest na kanale, więc wszyscy już wiedzą co i w co, dlaczego, po co, na co gramy, kim i bez tego będziemy wchodzili w tą przygodę. Mam nadzieję, że przeczytaliście sobie zasady, jeśli nie będziemy czegoś kojarzyć, patrzymy w książkę i będziemy tego szukać wspólnie. Dla mnie to też jest wielki powrót do Delty, więc mogę pewne rzeczy potrzebować, ale wydaje mi się, że dzisiaj parę drobiazgów po prostu gdzieś tam się zdarzy. Umówiliśmy się na kilka rzeczy i jedną z nich jest to, że no cóż, że zaczniemy od przekazania informacji, o czym jest ta misja. Jeden z was dotrzyma szersze spojrzenie na sytuację. Jeden z was spotka się z kimś, kto jest handlerem. Kimś, kto prosi o wykonanie misji. A potem zobaczymy, jak wy włączycie się do tej historii, ale mam nadzieję, że dosyć szybko uda nam się ją rozkręcić i szybko w nią wejdziemy. Czy wszyscy macie tą mapkę, którą wam wysłałem? Wszystkim się udało otworzyć map hapa? Jest. Tak. Super. Dobra. Panowie, więc zaczynamy w styczniu 2020 roku. Dla was to zima w Nowym Jorku. To nie jest najgorszy moment w roku. Jest urokliwie, bo wszędzie dookoła są jeszcze choinki pełne światełek, bombek, gwiazdek. Z witryn sklepowych uderza was blask ciepły, świecący, zachęcający do tego, by zrobić jeszcze jakieś zakupy, by podtrzymać ten noworoczny, świąteczny klimat. Jeszcze chwilkę. Padający śnieg co jakiś czas przykrywa ulice, domy, także was cienką warstwą lepkiego puchu, ale ten większość czasu gdzieś jednak topnieje. Większość dni ta pogoda jest na tyle ciepła, że on niestety roztapia się. Wieczorami są mrozy. Im szybciej zajdzie słońce, tym natychmiast spadnie wam temperatura, będziecie czuli ten chłód, ten nieprzyjemny moment, w którym chcecie wrócić do domu, siąść z bliskimi przed telewizorem, zjeść razem kolację. Może po prostu wybrać się do pubu na drinka. Ale w tym wszystkim jeden z was, no właśnie, jeden z was spotkał kogoś chyba niespodziewanego tego dnia. Myślę tutaj o postaci doktora Fischera. Doktorze, gdzie pan w tej chwili pracuje? Jest połowa stycznia, powiedzmy, że jest 10 stycznia, bo dla mnie to jest obojętne, który to jest dzień tygodnia, ale załóżmy dla naszej przygody, że to jest 10, początek roku. Ja pracuję właściwie w dwóch miejscach. Po pierwsze, przede wszystkim zacznijmy od tego, że jestem psychiatrą i nie pracuję raczej bezpośrednio w szpitalu z pacjentami. Natomiast z jednej strony pracuję jako wykładowca na Columbia University i w New York State Psychiatric Institute. To jest raczej bardziej praca naukowa niż taka stricte na pierwszej linii gdzieś tam w szpitalu przy pacjencie. Dobra, to załóżmy, że jest 9 rano. Musiałeś wyjść z domu, no właśnie, na uniwersytet? Na wykłady jakieś? Tak, myślę, że standardowe wykłady. Okej. Okay. Cotygodniowo. Miasto budzi się do życia. Jest koło 8 rano. Szczyt omija cię, główne arterie miasta zatkane, zakorkowane żółtymi taksówkami, lekkim nocnym śniegiem, jeszcze z marzliną, która nie zdążyła odtajać. Wychodzisz z domu. I w tym lekko pruszącym śniegu, skrzypiący śnieg pod nogami, delikatny lód, ruszasz przed siebie. Nie wiem, czy do samochodu, czy do metra, czy do taksówki, ale to nie ma znaczenia, bo zanim do niej dotrzesz, do miejsca, które jest twoim celem, ktoś cię woła.
No, przystaję i obracam się w Nowym Jorku. W zasadzie ktoś, kto woła cię za twoich pleców, może oznaczać wszystko. Więc po prostu zatrzymuję się i obracam się. Dzień dobry, doktorze. Jak się pan czuje? No, robię taką minę, która zwiastowałaby, że jeszcze przed chwilą czułem się dobrze, teraz już nieco gorzej. Dzień dobry. Może być. Czymś mogę pomóc? Mężczyzna ubrany w ciemny płaszcz, w kaszkiet, ma okulary przeciwsłoneczne. Jakkolwiek słońca jeszcze nie ma, jego twarz jest za nimi skryta. W rękach ma dwa kubeczki. Jeden jest na pewno z kawą, a drugi jest dla ciebie. Bezkofeinowa, prawda? Kiwam głową bez słowa i wyciągam rękę. Wie pan, rozgląda się między drzewami. Gdzieś próbuje znaleźć w tych łysych konarach coś żywego. Dawno nie widziałem tu niebieskiego ptaka. Nie ma tu słowików, prawda? Wydaje mi się, że park o tej porze roku zamieszkują inne rodzaje zwierząt. Ktokolwiek słuchałby tej rozmowy, nie miałby właściwie nic do powiedzenia. Rozmowa dwóch starszych ludzi na temat, no cóż, ptaków? Teraz zimą. Ale ci, którzy wiedzą, którzy rozumieją, orientują się bardzo szybko. I ty też, Fischer, orientujesz się szybko, że padło właśnie słowo klucz. Mężczyzna, który z tobą rozmawia, nie jest zwykłym rozmówcą, nie jest zwykłym przechodniem. To człowiek, który reprezentuje organizację, z którą, chcąc nie chcąc, coś cię łączy. Oni powiedzieli, że pewnego dnia będziesz mógł spłacić swój dług i będziesz mógł pomóc ojczyźnie. To jest dobre określenie. Jakby w mojej głowie to, co reprezentują ci ludzie, to zawsze właśnie była organizacja. Tak? Nie mam bladego pojęcia, kim oni są, kogo właściwie reprezentują. Staram się jakoś dla uspokojenia własnego sumienia żyć w przekonaniu, że rzeczywiście rzeczy, które dla nich robię lub zdarzało mi się robić, są z jakąś korzyścią dla tego kraju. Przejdźmy się. No, minę mam taką niezbyt tęgą i niezbyt zadowoloną, dlatego że wszelki kontakt zawsze jest bardzo zaskakujący i z reguły nie oznacza niczego przyjemnego. Ale zaciskam zęby, staram się nie dać po sobie tego jakoś bardzo poznać i po prostu ruszam z nim gdzieś przez ten zimowy park. Panie doktorze, jest taka drobna przysługa, o którą chciałbym pana prosić. W szpitalu Harlem Hospital mamy pacjenta, który czeka na ewaluację. W tej chwili jest pod obserwacją i bardzo byśmy chcieli, żeby pan wziął udział w rozmowie z tym człowiekiem. Pewna policjantka doświadczyła zdarzenia, które wydaje się nią wstrząsnęło. To, co mówi, bardzo byśmy chcieli, żeby nie dotarło do nikogo innego poza panem. Proszę dokładnie zrobić wywiad środowiskowy z tą osobą. I proszę dowiedzieć się, gdzie tak naprawdę może znajdować się jej partner. Sierżant Lopez. Ale szanowny panie, ja mam zajęcia ze studentami za 20 minut. Coś pan wymyśli. Ta kobieta nie może powiedzieć tego, co mówi w szerszej publiczności. Inni lekarze nie powinni z nią rozmawiać, a pan ma odpowiednie uprawnienia, by się z nią spotkać i z nią porozmawiać.
wyciąga jeszcze za marynarki małą kopertę. Tu są dla pana dokumenty ubezpieczalnia pana wysyła. Odbieram tą kopertę i chowam ją szybko do wewnętrznej kieszeni płaszcza, tak jakby przekazywał mi, nie wiem, paczkę z narkotykami albo coś groźnego, co może wybuchnąć w każdej chwili. Proszę pana, dobrze, ale to nie może tak wyglądać, bo ja nie mam tylko obowiązków wobec państwa, ale liczy na mnie też wiele innych osób, które nie są zamieszane w jakieś dziwne, nie wiadomo jakie sprawy i mam też swoje zajęcia i swoje życie i pan nie może się pojawiać w taki sposób, że pan wyrasta spod ziemi po prostu, kiedy tylko się panu podoba. Patrzy zimnie, wiesz, zupełnie nie reaguje na twój wybuch, wiesz, emocji i tego, jak bardzo ważne dla ciebie jest twoje życie. Wyciągam jednocześnie, jakby nie czekam w ogóle na jego odpowiedź, wyciągam jednocześnie trzęsącymi się rękami telefon i wykręcam numer sekretariatu na uniwersytecie i dukam coś do słuchawki o tym, że źle się poczułem, że sprawa rodzinna, jakaś bzdura, po prostu, cóż, no tak się zdarzyło, że nie pojawia się dzisiaj na uczelni. Razem z panem do sprawy zostaną skierowani jeszcze inni specjaliści. Macie sobie pomagać i bardzo proszę o współpracę. Cokolwiek się zdarzy, ma pan dwa priorytety. Informacje, które pan pozyska, nie mogą użyć światła dziennego. A jeśli miałoby to narazić w jakikolwiek sposób naszą relację, naszą organizację, jest pan upoważniony, by zrobić wszystko, co stosowne. Pana koledzy również. Mam nadzieję, że się rozumiemy. Miłego dnia, doktorze. Nawet nie będę zamierzał domyślać się, co to może oznaczać. Odwrócę się taki rozemocjonowany i pójdę w przeciwną stronę, w którą się wybierałem początkowo. Świetnie. Po prostu do szpitala. Świetnie. Ale ja myślę, że to jest jeszcze moment, w którym, wiesz, ja wyobrażam sobie, że jako doktor w tym wieku, jeśli wychodzisz skądś, gdzie mieszkasz, ja myślę, że to może być jakaś drobna, dwu-, trzypiętrowa posesja. Wiesz, tak, to jedna w bliźniaki, takie typowo amerykańskie, drobne schodki. To jest taki dom, w którym ja zajmuję piętro, natomiast na parterze mieszka moja córka wraz z mężem i wnuczką. Ja natomiast na górze mieszkam, jest kilka pokoi, no i zajmuję górne piętro wraz z moim ojcem, który jest już w bardzo podeszłym wieku, taki typowy. To ja bym tylko chciał, żebyś tylko obracając się jeszcze w kierunku swojego domu, kiedy bierzesz ten oddech na wystchnięcie, na wzięcie kolejnego przed tym trudnym dniem, w oknie jest twoja wnuczka. Mała Ester macha ci. Ile ona ma lat? 8. 8. Może dzisiaj mają wolne. A może po prostu dzisiaj ma na drugą zmianę. Może dzisiaj w związku z domowymi okolicznościami, albo tym po prostu, w jaki sposób ona jest wychowywana, w jaki sposób żyje, dzisiaj do niej przychodzi pani nauczycielka na prywatną edukację. Nie wiem. Wydaje mi się, że tak mogłoby być. Ale ona ci macha. Takie możliwe. Więc niezależnie od tego, jak bardzo wzburzyła mnie sytuacja sprzed dosłownie minuty, wymuszam na sobie jak najszczerszy uśmiech i odmachuję jej w stronę okna. Nawet w najbardziej chyba stresującej sytuacji nie pozwoliłbym sobie na jakiś chłód czy jakąś opryskliwość wobec niej. Mm-hmm. Panowie, wy mieliście trochę prostszą sytuację. Do was z nieznanego numeru przyszedł SMS.
jedna lokalizacja. Na końcu wiadomości pojawiły się 4 liczby, potem 2 emotikony, a wy widzieliście, że to znak. Dokładnie tak samo działający jak wspomnienie o niebieskim ptaku. Wiecie, że macie się stawić w tym miejscu i że jest to wezwanie od Delty. Panowie, ja bym chciał, żebyśmy wspólnie zrobili tę scenę, żebyśmy razem stworzyli miejsce, w którym dojdzie do pewnego rodzaju spotkania, pewnej wymiany informacji. Macie jakiś pomysł, gdzie powinniście się spotkać? Czy chcemy to robić już w szpitalu? Czy gdzieś wcześniej? W barze z pączkami. Na kornerze. Może 2-3 przecznice przed szpitalem. Od szpitala, no, że jakaś knajpka tu, która zostaje dopiero co otwarta. Bar z pączkami może nie być najlepszy, bo ktoś z nas może tam spotkać znajomego. Delta by o tym wiedziała, bo nie robiłaby nam specjalnie problemów. Jak wiadomo, wszyscy policjanci jedzą pączki. Tak. A wiesz dlaczego? Bo są otwarte całą dobę i jak jedziesz patrolując ulicę, masz tylko chwilę, by złapać coś do jedzenia wysokoenergetycznego, by utrzymać się w gotowości. To co? 3 do 1, że pączkarnia? Może być, chyba. Myślę, że tak. Dobra. Panowie, więc wyobraźmy sobie to małe miejsce. Małe miejsce, ale pełne ludzi. Szpital, do którego ma się udać nasz doktor i wy, to jest miejsce, które jest w północnym Harlemie. To jest miejsce, które od Manhattanu, tego najbardziej znanego ze wszystkich zdjęć, filmów, z wieżowców, które widzicie w tle za mną, to wszystko jest w oddali. A ten Harlem ciepły, powiedziałbym, że nawet rodzinny, taki, w którym community, społeczeństwo, współplemieńcy, ludzie, którzy żyją razem, troszczą się o siebie. Kiedyś Harlem był multikulturowy, teraz jest bardzo mocno czarny. W tym miejscu, w którym wy jesteście, on faktycznie taki jest. Więc pączkarnia, którą widzicie, też obsługiwana jest w dużej mierze przez czarnoskórych Amerykanów. Widzicie po pierwsze ten counter, za którym kilka osób podaje siadania, czuć zapach i słodkich rzeczy, ale też przy okazji naleśników, gofrów. To wszystko na śniadanie jest tutaj serwowane mocno, miesza się także zapachem smażonego bekonu i jajecznicy, bo Amerykanie bardzo lubią miksować słodkie z tym właśnie bekonowym tłuszczem, zapachem. To wszystko się unosi, też zapach ciężkiej, takiej parzonej w wielkich czajnikach ekspresów kawy. Więc to wszystko się tu unosi. Kiedy wchodzicie z zewnątrz, pomimo że jest raptem 2 stopnie, dzwonek przy drzwiach, ta lada przy ladzie, kilkunastu klientów, zajętych swoimi sprawami, jedzących, pijących kawę, rozmawiających. No i wy gdzieś musicie usiąść. To będzie przy ladzie, czy w takim małym boksie przy tych, wiecie, czteroosobowych stolikach? Ja myślę, że jeżeli przyszedłem pierwszy, a mogło tak być, to myślę, że wybrałem właśnie taką lożę gdzieś najbardziej z tyłu, najbardziej w rogu. Tak jakbym się chciał topić jak najdalej od wszystkich ludzi. A koperta, którą mam gdzieś tam w kieszeni, mnie parzy wręcz. Dobra. W radiu leci jakaś możliwe, że nawet jeszcze świąteczna muzyka, ale dla was, dla ciebie, doktorze, kiedy siadasz tam na końcu zdenerwowany, wypatrując, kto to może być. A, no właśnie. Przychodzicie jeden po drugim. Kto przychodzi pierwszy? Ja przychodzę pierwszy i co więcej, zajmuję miejsce przy barze, zajmuję gazetę, zamawiam pączka, kawę i jajecznicę i po prostu czekam, serwując zarówno doktora, jak i tych, którzy wchodzą.
to wejdę i zamknę loże, tak by nie było wiadomo. Byśmy nie mieli ogonu. Ja zdecydowanie wyglądam przy tym stoliku jak ktoś, kto bardzo nie chce zwracać na siebie uwagę, dlatego aż świeci tą uwagą po prostu z czoła. Tak? Dlatego masz nad głową wykrzyknik. Dokładnie tak mniej więcej wygląda. Gdzieś tam cały czas nerwowo popijam kawę, rozglądam się, ale zaraz potem przypominam sobie, że przecież nie powinienem się rozglądać, tak? Bo to zwraca uwagę. No tak siedzę taki elektryczny. Panowie, i ja myślę, że nie będziemy rozciągać tej sceny bardziej, bo wydaje mi się, że tak jak w filmach mistrza Tarantino, to jest ta scena, w której po prostu wchodzi jeszcze dwóch gości, przechadzają się po dwóch, rozejrzeniu się po całej tej przestrzeni i podchodzą do ciebie. Siadają, może nawet wzrokiem pytają, czy mogą, ale jeden z nich wsuwa się pod okno, drugi zamyka twoją, wiesz, twoją ławkę, więc zamyka cię, wiesz, w rogu. Ja myślę, że obok ciebie siądzie zdecydowanie ktoś dobrze zbudowany. No i co? To będzie oczywiście Dan. Pod oknem w takim razie wyląduje Oliver. No i za chwilę od kantera odejdzie King Peacock. Podchodząc, siadając. Patrzcie sobie w oczy, każdy z was ma kubek, do którego zaraz podchodzi młoda, uśmiechnięta, czarnoskóra dziewczyna i polewa wam kawy. Zadaje kilka drobnych pytań, pyta o jakieś wafle, kilka kurtuazyjnych odpowiedzi, ale potem po zrobieniu sobie notatki odchodzi, jak gdyby nigdy nic. Macie ten moment dla siebie. Jeśli macie jakieś potrzeby, pytania, rzeczy, które ja mogę uzupełniać jako MG, to dawajcie znać i będziemy sobie to ładnie układać. Natomiast to jest taki moment ciepłego roleplayu, który możemy sobie zrobić no właśnie, na początku tej misji. Ja przy każdym z panów, jak się pojawia przy stoliku, delikatnie się podnoszę i wyciągam rękę po prostu w geście powitalnym. Ja bym może zaproponował, żeby każdy opisał, jak wygląda. Okej, mogę zacząć. Więc dr Fisher jest mężczyzną po 60. Siwe włosy, takie dość przenikliwe spojrzenie. Człowiek, który wygląda jakby kiedyś mógł być wysportowany, natomiast ta starość już gdzieś tam zaczyna się o niego powoli upominać, więc porusza się raczej powoli, mówi powoli. Jest starannie ogolony, nosi koszulę, krawat, trencz. Gdzieś tam obok na stoliku prawdopodobnie leży kapelusz i neseser. To jako, że siadłem obok, to mogę opisać, jak wygląda Dan. Dan jest dość niski, bardzo szeroki w barkach, tak prawie, że już karykaturalnie zbudowany. Jest wyraźnie latynowskie korzenie, ciemniejszy kolor skóry. Ma ogoloną twarz, ogolone skronie, ma tylko krótki baskat na szczycie głowy. Okulary przeciwsłoneczne schował do kieszeni swojej kurtki z takim futrzastym płaszczem, z takim futrzastym kołnierzem. No i siadł obok, przesuwając się trochę, jak zajmował miejsce, bo jest szerszy niż wyższy. Kinął głową. Zapomniałem okulary oczywiście. Okej. Oliver? Oliver to młody chłopak. Jest zaraz po studiach. Z paroletnim doświadczeniem już w robocie. I on rzeczywiście wygląda na takiego studenta Politechniki. Wesoła koszulka, t-shirt z jakimś głupim sloganem, czy nie wiem, awokardio, albo jakieś inne takie... Rzeczywiście patrzysz na to i... Kurwa, gościu, to jest śmieszne, jak jesteś w gimnazjum. Krótko gdzieś tam zaczesany, włosy bardziej w nieładzie, dwudniowy zarost. To nie jest gość z tych, którzy dbają o to, jak mają wyglądać. Często będziecie go też widzieli z jakimś
ołówkiem, albo długopisem, albo telefonem, gdy będzie się nim nerwowo bawił albo coś sprawdzał. Chudy, raczej wbrew pozorom wysportowany. A, biały? Ale to biały. Tak, to jest biała, ewidentnie bogaci rodzice, bo z zawodu policjanta ciężko się tak utrzymać. Ja wchodzę jako ostatni, zamykam loże. Mam koszulę koloru khaki, brązowy krawat, idealnie pasujący, określający moją cerę. Jest ciemna, śniada, tak jakby widziała piaski pustyni. Trójkątna szczęka jest lekko wysunięta do przodu. Siwiejąca broda, zarost. Kilkudniowy, 2-3. Nadaje dość upiornego wyglądu. Szerokie barki. Szelki. Kabura. Odznaka. W widocznym miejscu. Na to lekki blazer. Mówię z wyraźnym irańskim akcentem. Kiwam głową, tak się rozglądam po nich, jakby nie chcę się im przyglądać czy gapić, ale po prostu tak gdzieś tam w głowie oceniam sobie te twarze i zastanawiam się, kto i pod jakim kątem nas zebrał tutaj w takim zestawieniu i do czego to zestawienie właściwie ma być potrzebne i jak ono właściwie ma działać. Dobrze, panowie, jak się rozglądam, jakbym chciał się upewnić, że nikt się nam nie przygląda, nikt nas nie podsłuchuje. Jak rozumiem, skoro uprzejmości mam już za sobą, zebraliśmy się tutaj w pewnej sprawie. Tak mówię, jakbym się poczuwał trochę do tego, żeby jakoś zorganizować tą rozmowę, ale nie bardzo chyba potrafię to zrobić. Czuję się ewidentnie skrępowany tą sytuacją. Ja patrzę na pozostałych, bo chyba mi coś umknęło, ale robię tęgą minę do złej gry. W moich oczach jest to za lęku. Pistolet. Rozumiem, że otrzymaliśmy zadanie, prawda? Okazuje się, że nastąpił, z tego co zrozumiałem przynajmniej, nie wiem, panowie, znacznie więcej niż wy, natomiast okazuje się, że miał miejsce jakiś wypadek, jeśli dobrze rozumiem, podczas jakiejś operacji policyjnej. I no cóż, jeden z policjantów znalazł się w szpitalu, a drugi pozostaje zaginiony. Czy mogę? Sięgam. Tak. Oczywiście. Ostrożnie po teczkę. Szybko rozkładam zdjęcia. Patrzę na ma studenta. Przesuwam je w kierunku człowieka, który wygląda bardzo podobnie do mnie. Szerokie barki. Dobrze zbudowany. Wojskowy? Tak. W jego kierunku. No, przeglądam też. I przekazuję dalej. Też zaglądnę oczywiście w te papiery, natomiast kiedy padło, że wojskowy, to po prostu jeszcze bardziej stężałem, tak? Boże, wojsko?
Ja? Do czego? Jak to ma działać? Czemu ja tu w ogóle jestem? Jaki jest nasz cel? W pierwszej kolejności mamy odnaleźć zaginioną. Czy zaginiony jest Lopez czy Jones? Zaginiony jest Lopez. Jones jest w szpitalu, została zatrzymana jakby na obserwację 24 godziny psychiatryczną. Standardowa sytuacja, w której ktoś dostaje pierdolca i w tym wypadku, no cóż, powinieneś tam się z nią spotkać, psychiatra. Powinien z nią porozmawiać, spróbować ocenić jej stan, w jakim ona jest stanie, czy może schora psychicznie i tak dalej, i tak dalej. Więc ona czegoś doświadczyła. To, co macie na kartkach, to jest informacja przede wszystkim dla ciebie, jakiś papier z ubezpieczalni, że faktycznie jesteś wyznaczony do opieki nad tą kobietą. Jakby szpital szpitalem, ale ubezpieczalnia może policyjna, może, wiesz, jakaś ubezpieczenia, która jest powiązana z związkami zawodowymi policyjnymi, które są bardzo, wiesz, szeroko znane i jakby używane przez policjantów w Stanach. Więc w tym wypadku jeden z tych kartek to jest upoważnienie dla ciebie, ale druga to jest dosłownie wypis kilku zdań, które ona mówiła, kiedy została zatrzymana przez karetkę, kiedy przyjechali po nią medycy, to rzeczy, które ona gdzieś mówiła, zostały spisane i ten transkrypt w tej chwili macie przed nosem. Pojawia się tam kilkukrotnie zdanie, wciągnęła go ściana, czarna substancja, krzyki, głosy, on krzyczał, wessało go. Ten bełkot w różnych elementach pojawia się jeszcze kilkukrotnie w zdaniach, które zatrzymywali. Potem jest tylko informacja medyczna o lekach, które zostały jej zadysponowane. To były leki uspokajające. Generalnie po nich właściwie wiesz, że nie powinna być w stanie mówić. To było wczoraj o 23. Teraz jest 10 rano, po jakichś 12 godzinach od zatrzymania ona faktycznie powinna być w stanie, w którym te leki powinny ją puścić. Ona powinna być trochę uspokojona w tej sytuacji. Możesz z nią porozmawiać. Jako, wiesz, psychiatra masz do tego odpowiednie papiery. Z tą kartką generalnie szpital też powinien ci ją udostępnić, żebyś to ty wykonał tą ewaluację. Zwłaszcza, że chodzi o człowieka, który jest policjantem. Druga kartka to tak naprawdę jej dossier. To znaczy jest tam zdjęcie czarnoskórej kobiety w wieku około lat 30. Data urodzenia, czas ukończenia szkoły, jakieś tam kursy policyjne. Ona jest tak zwanym police officer, pracuje od 2 lat, jest świeżakiem na ulicy. Druga kartka to jest dossier sierżanta Lopeza, też jego zdjęcie, latynosa, gdzieś po 30. Dla was te 2 stopnie oznaczają, że oni nie są oficerami, znaczy nie są detektywami, więc nie jest to jakby korpus oficerski, tylko ta niższa, ten zwykły bazowy poziom funkcjonariuszy, jakby tak. Tam też jego kursy, informacje takie, wiecie, podstawowe rzeczy, które byłyby w kadrach, HR-ach, policyjnych, też, ale żadnych informacji, na przykład, nie wiem, numeru broni i tak dalej, więc to, co ale policja ma w swoim... Ale też jest jego rewir, bo pewnie jest przypisany do komisariatu. Generalnie tak, obydwoje są przypisani do komisariatu, który tutaj znajduje się na 130 ulicy i to jest taki posterunek harlemowski, który podlega dużemu komisariatowi, który jest tutaj na północy od Central Parku, czyli właściwie to jest takby centralny Harlem. Rewiry, jakby gdzie chodzą i tak dalej, no to są rzeczy, które zmieniają się, bo to też się przydziela, natomiast ich terytorium to jest ta przestrzeń harlemowska, nie? W której właściwie w tej chwili jesteście. Czy zaatakowano ich? Do doktora. Właśnie, czy w tych papierach jest cokolwiek natomiast okoliczności, w których to się właściwie stało? Czy nic? Wiesz co, zostali wezwani do zdarzenia. Zakłócenie ciszy nocnej porządku. W budynku w centralnym Harlemie. To było zwykłe zakłócenie porządku. Sąsiedzi się skarżyli, że słychać krzyki, że słychać jakiś wycia, że to jest, nie jest pierwszy raz. Wezwano funkcjonariuszy, żeby przyszli wieczorem, po prostu pukali do drzwi i sprawdzili, czy to jakaś impreza, czy może bije żonę, czy może faktycznie jakaś parka fascynatów sadomaso, po prostu jest za głośno. Zostali wezwani do czegoś takiego. Następnie sąsiedzi zadzwonili po karetkę, ponieważ było słychać krzyki jeszcze większe, kiedy zerknęli. Po tym, jak słyszeliście, to policja
Funkcjonariuszkę znaleziono na korytarzu i zabrała ją karetka w takim stanie. Lekarz, który jako tam informacje, bo gdzieś tam są, zadysponował. No twoim zdaniem, moim zdaniem i moim zdaniem odpowiednie leki do sytuacji, no uspokajające do, i zatrzymaj na 4 godziny. Tak naprawdę nie ma tutaj żadnych szczegółów, wie pan. Wezwani do jakiejś awantury rodzinnej, czy coś w tym stylu. Prawdopodobnie mamy tutaj do czynienia z jakimś rodzajem epizodu psychotycznego, czy należałoby tylko spróbować zorientować się, co ów epizod mogło wywołać. Czy od tego czasu ściągnęli? Nie. Na pewno jest coś głębiej. Dokładnie, mam to samo przeświadczenie, co ten młody człowiek. Ile Oliver ma lat? 28 na oko. Z tego co rozumiem, jestem drugim najstarszym człowiekiem między nami. Tak się złożyło. Ja mam rodzinę. Nie chciałbym, żeby coś jej się stało. Więc, panie doktorze, proszę powiedzieć, czego pan od nas oczekuje? Ja postaram się to panu dostarczyć. W granicach rozsądku. Chyba, że rozsądek zostawiamy za drzwiami. I składę pistolet na stole. Wiesz co, ale taki ruch nie ujdzie uwadze ludzi, którzy są zebrani. W takim momencie, wiesz, zobaczysz tam, że dwie, trzy osoby gdzieś, wiesz, zza kontuaru, siedzący przy ladzie, usłyszeli ten stukot i to nie jest moment, w którym, wiesz, jakby spojrzą się i ciężko ci powiedzieć, czy będą brali to jako, wiesz. Niech pan to schowa na Boga. Ja wystawiam jeszcze odznak na stół. No tak. Z policji. Wy to tak zawsze. Tak naprawdę... Czy rozpoznaje się sierżanta Lopeza? Nasze drogi się przecięły. Albo czy jego partnerka? Wydaje mi się, że nie masz szans. Wiesz, w samym Nowym Jorku, na Manhattanie pracuje tak dużo, to są tysiące policjantów. Jakby szansa, że akurat konkretnie tą dwójkę mogłeś spotkać, jest bardzo, bardzo, bardzo mała. Wie pan co, no ja nie umiem tak naprawdę panu powiedzieć, czego ja od panów potrzebuję. W gruncie rzeczy nic o panach nie wiem. No jedyne co ja mogę z mojej strony zaproponować, to przeprowadzenie ewaluacji psychiatrycznej pani Jones. Być może uda się wyłowić coś z tego na temat samego zdarzenia oraz na temat miejsca, w którym przebywa sierżant Lopez. No miałbym taką nadzieję, natomiast tak naprawdę ja panowie wybaczą, ale ja sam nie do końca rozumiem. Jest pan psychiatrą, tak? Dobrze rozumiem? Tak, zgadza się. Znaczy... Mamy w ogóle jakąś inną misję, oprócz tej co zawsze, czyli szerzyć pokój i bronić ludzkości i Nowego Jorku przed zagrożeniem z zewnątrz i czegoś. I taki patos jakby z serialu czy z filmu, taki było trochę Marvelem jedzie trochę takim typowym, serialowym. Kolego, a twoja specjalizacja jest jaka? Możesz mi mówić Jace. A ja mogę ci coś policzyć. Matematyk? Informatyk? I to, a jak trzeba, to i trupa ze ściany ze skrobie. Ale się uśmiał z własnego ducha. Okay. Czy Jace mówił to wszystko poważnie w tym patetycznym tonie? Jego język ciała... A głosu mówił, że się z nas nabija. Hej, ja uważam siebie za amerykańskiego patriotę, mimo tego, że jestem imigrantem. Nie wiem. Myślę, że pan doktor ma konserwatywne poglądy. Czy Dan na tą patetyczną przemowę się zjeżył, ale nic nie powiedział. Robił się taki bardziej kanciaty.
Tak, bo generalnie wygląda na to, że wpadł w taki... w kompot ludzi, którzy mogą to źle odczytać. Pytanie, czy... Ja tak naprawdę bardziej niż z jakiegoś takiego patriotycznego punktu bardziej mogło mnie to zirytować w takim sensie, że ja jestem w ogóle bardzo zdenerwowany i podminowany całą sytuacją i ja bardzo chciałbym jak najszybciej mieć to z głowy i jak najszybciej wrócić do swojego życia. Więc tylko tak spojrzę po wszystkich, powiem, wydaje mi się, że powinniśmy po prostu wybrać się razem do szpitala. Ja spróbuję porozmawiać z pacjentką, zobaczymy, co uda nam się z tego wyłowić. Panowie oczywiście... Jeżeli... Ma pan samochód? Nie, niestety nie. Już tu się taksówkami porusza. Gdzie tu można zaparkować? Wszędzie. Proszę pana. Wszędzie. Jak się ma odznakę, to można i wszędzie zaparkować. Natomiast wiecie dobrze, że cały Manhattan od północy i to takiej dalekiej północy aż po sam biznes center jest świetnie skomunikowany. To znaczy metra, które linie, którego kręcą się w tej i we w te, tak naprawdę pozwalają się przemieszczać w dosyć komfortowym sposób w większości mieszkańców, a ci, którzy podróżują powierzchnią, też nie zawsze stoją w korkach. To nie jest tak, że cały Manhattan jest zakorkowany od końca, bo tam nigdy nie wjeżdżał, gdyby to tak działało. No ale tak, jest zima, jeżdżą autobusy, do samego szpitala macie dosłownie o krok. Z ważnych rzeczy, które gdzieś tam jeszcze powinny wybrzmieć w tym wszystkim, to w jakiś sposób zostaliście zwerbowani, w jakiś sposób zaciągnęliście dług, a może w jakiś sposób dano wam szansę. Dlaczego dano wam szansę? To jest sytuacja z waszej przeszłości, w której zdarzyło się coś nienormalnego. Nie do końca wydającego się, jak 2 do 2 by wyszło 4. I to, czego od was się oczekuje, to, czego chcą od... czego czytelnie powiedziano, że chce się od... To nie umie to wiercenie, nie wiem, kogo. To umie. Wyszalony sąsiad, przepraszam, niestety nie jestem w stanie z tym nic zrobić. Ale czekajcie, ale anyway, chodzi o to, że jeśli coś jest supernaturalnego, tym, co powiedziała ta dziewczyna, jeśli jakiś element z tego miałby być prawdą, to macie to zamieść pod dywan. Więc macie sprawdzić, to... czy jest tam faktycznie coś supernaturalnego, nie daj Boże, ale jeśli jest, to macie zamieść pod dywan. Jeśli nie jest, to tym bardziej powinno być to czytelne, że to nie jest coś supernaturalnego, co spowoduje, że tak, jeśli pan Lopez... Hej, jeśli ona go zabiła, jeśli on skoczył, jeśli uciekł, jeśli po prostu przyćpali, whatever, mnóstwo rzeczy może być pozytywnych. Ta negatywna część to to, że ściana go wessała, że krzyki, yeah, że twarze. Że czy możemy założyć, że jak jesteśmy wszyscy jakimiś operative z tej delty, to że zakładamy, że my wiemy. Nie mówimy o tym, ale zakładamy, że my jednak wiemy, tak? Nie. Myślę, że spodziewalibyśmy się, że wszyscy tutaj... Chciałbym, żebyście wszyscy rozumieli jakby ideę tego, że gdyby te informacje, że coś nienormalnego, że nie wszystko, o czym się mówi, tak naprawdę, wiecie, albo inaczej, czy część tego, co jest w filmach science fiction, może być prawdą, to świat by zwariował. Ludzie po prostu, wiecie, obaliliby rządy, zaczęłaby się demolka, anarchia, nikt tego nie chce. Dla dobra współczesnego świata pewne rzeczy muszą być tajemnicą i publiczna opinia nie może się o nich dowiedzieć. Rozsądni ludzie to wiedzą. O czym mówił tak naprawdę Jace, tylko z takim przekąsem. To ratowanie świata i ochrona. Ja natomiast jakby zdaję sobie sprawę, że dzieją się rzeczy dziwne, natomiast z naukowego punktu widzenia absolutnie nie dopuszczam do siebie faktu o czymkolwiek nadprzyrodzonym. Wszystko to są jakieś fenomeny, których po prostu nie potrafimy wytłumaczyć, no ale zdarzają się rzeczy bardzo dziwne i zobaczymy. A jeżeli kiedyś pójdziesz z Jace'em na jakieś piwo, to on stwierdzi, że come on, to wszystko jest możliwe. Są matematyczne wzory, które pozwalają to udowodnić. Są niestworzone możliwości i teorie fizyczne, jak teoria kwantów, kwarków i innych takich nazw, których nawet nie będziesz rozumiał. On będzie tym rzucał, jakby kurwa interesował się tym. Jakby tak sobie to może tłumaczył? Czy jarają cię te rzeczy? Czy chcesz, żeby one były prawdziwe? Bo jak rozumiem, pan doktor nie chce, żeby były
prawdziwe? Doktor? Profesor? Doktor. Zostanę przy doktorze. A Oliwier? To, czego ja chcę, nie ma żadnego znaczenia dla rzeczywistości. Światu jest wszystko jedno, czego ja chcę. No ja na przykład chcę, żebyśmy byli żywi. W takim razie bym chciał, żebyśmy przeskoczyli do następnej sceny. Panowie, czy szpital jest miejscem, do którego się kierujemy? Ja myślę, że na pewno, tak. Ale czy kierujemy się tam jako dwie grupy, czy jedna grupa? Ja powiem, jak to wygląda, żebyście mieli możliwość brania udziału w tej scenie i także pewnego odbioru. To jest lekarz-psychiatra. To on będzie wpuszczony do pacjenta. Wy możecie być w takiej tak zwanej sali obserwacyjnej, czyli takim po prostu, wiecie, pokoju za wenecką szybą, która jest także z pleksji, która jest no trudno zniszczalna. Możecie obserwować tą rozmowę, ten wywiad. Ja myślę, że dla dobroci całej tej sytuacji, ja myślę, że pan doktor może dostać nawet, moim zdaniem, od ludzi w szpitalu słuchawkę do ucha i mikrofon z drugiej sali, w której możecie słyszeć, co on mówi, możecie też mu podpowiadać, ale nie możecie, że tak powiem, sami zadawać bezpośrednio tych pytań, żebyście słyszeli odpowiedzi, a on co najwyżej może reinterpretować te pytania lub po prostu będzie mówił, że możesz mówić ewentualnie, Andrzej, że mówisz to pytanie, jeśli chcesz, żebyś tak, to robił ja, parę razy. Ja w drodze jakby, w drodze do tego szpitala, niezależnie jakimi środkami się tam dostaniemy, generalnie wszystkim wytłumaczę, jak to będzie wyglądać, że jeżeli pojawiłyby się jakieś pytania, to proszę bardzo, oczywiście ja tutaj raczej będę ciągnął z takiej no medycznej strony, natomiast jeżeli panowie chcieliby z jakiejś śledczej pociągnąć temat, to oczywiście proszę bardzo, nie? Dla mnie najważniejsze to jest ustalić czas, miejsce i przebieg zdarzenia. Bo z tego, co rozumiem, mamy znaleźć tego drugiego człowieka, albo przynajmniej jego ciało. No to warto by też było pojechać tam na miejsce. Ale są tacy, którzy wolą gadać ze świadkami. No myślę, że gdzie to się zdarzyło? W raporcie? Było w raporcie. Tak. Adres w raporcie jest tylko, gdzie zostali wezwani, tak? Znaczy, no i tam zostali znalezieni. No ja domniemywam, że to nie zadziało się gdzie indziej. Chyba, że w innym wymiarze. Nie. Zostali wezwani do Harlem Court, do mieszkania, w którym toczyło się jakieś hałasy i na korytarzu przed tym mieszkaniem, na tym samym piętrze czwartym, została znaleziona oficer Jones. Więc to jest to samo miejsce. Tam dokładny adres jest podany, to jest Harlem Court i mieszkanie 47. Nie Rivera? Chce pan pojechać to jest Graham. Aha, bo się pytasz jego, okej. Okay. Co, jeszcze raz? Chcesz pojechać na miejsce zdarzenia, czy do szpitala? Ja myślę, że powinniśmy się rozdzielać. Ja myślę, że to nie jest dobry pomysł, dlatego wiecie, że panowie, jak widać, mamy różne specjalizacje, może wam przyjdzie do głowy coś, co ja mógłbym przeoczyć, co będzie wartościowe z punktu widzenia śledztwa. Poza tym świadek może nas ewentualnie ostrzec przed czymś, czego moglibyśmy spodziewać się. To prawda. Podaję wam numer telefonu dla Bernera. Zapisz sobie. Kupcie, jeśli nie macie. Ja myślę, że River ma ze 3. Ja westchnę, jestem wyraźnie niezadowolony tym pomysłem, dlatego że prawdopodobnie nie wydawało mi się, że cała akcja może potrwać tyle, że moglibyśmy tego potrzebować. Natomiast pokiwam głową i gdzieś tam po drodze może rzeczywiście kupię sobie kartę. Mhm. Panowie, szpital w Harlemie, Harlem Center.
To jest miejsce, które z zewnątrz bardzo mocno trąci kulturową etnicznością tego miejsca. Na fasadzie budynku para tańczących latynosów, może afroamerykanów. Ciężko stwierdzić, ich skóra jest na tyle ciemna, że a sam artystyczny sznyt nie do końca precyzyjny. Wiecie tylko, że to miejsce faktycznie kiedyś było znacznie bardziej żywe, bardziej kolorowe. Teraz wśród tych czerwono-ceglanych budynków, wśród kamienic, które cisną się jedna obok drugiej, cały ten Harlem, północny Harlem, wydaje się być taki jak wszędzie indziej. To nie są dzielnice gangów, gdzie Cripsi czy Bloodsi byliby, wiecie, na ulicach strzelający do siebie. Ale tak, nawet wy w tym miejscu czujecie się trochę niepasujący. Żaden z was nie jest czarny, kiedy mijacie na ulicach ludzi różnego pokroju, różnej maści, ale w większości przypadków czarnoskórych, no to jesteście trochę niepasujący do tego miejsca. Wewnątrz, po kilku chwilach rozmowy na rejestracji, pokazaniu kilku dokumentów, i wy, i doktor, jesteście autoryzowani do tego, by wejść na oddział psychiatryczny. Na oddział, na który została przywieziona oficer Jones. To ja mam jedno pytanie. Ktoś nas śledził od miejsca spotkania. Wiesz co? Rzuć sobie na... U was po angielsku to się nazywa alertness. Alertness. A ponieważ jest zima i jest bardzo dużo ludzi, to będzie minus 20. Więc cokolwiek ci wypadnie... Tam można, przy rzucie się wybiera modyfikator. Modyfikator możesz rzucić. Osiemnaście. Wydaje mi się, że zdałem. Mimo tych niesprzyjających warunków. Liczę samo. Masz wrażenie, że nikt was nie śledził. I to jest wynik 18%. To nie jest double żaden. Nikt was nie śledził. Całą tą drogę od Dinera do teraz przeszliście na piechotę i nikt, ale to nikt twoim zdaniem nie szedł za wami. Nie mieliście ogona. Ktoś jeszcze się rozglądał? Albo czy doktor się uspokoił? Pewnie tak. Jakby im bliżej szpitala, tym trochę nabieram pewności siebie, dlatego że tam będę po prostu bardziej jakby u siebie, tak? Natomiast mimo całej tej nerwowości podejrzewam, że nawet by mi nie przyszło do głowy, żeby próbować się rozglądać, czy ktoś nas nie śledzi lub coś w tym stylu. Ja po prostu wchodzę do tego szpitala jak do siebie, od razu podchodzę do rejestracji, pokazuję legitymację, żeby było wiadomo, kim jestem. I oni wydają wam przepustki. Dostajecie je, żebyście mogli wejść do sekcji psychiatrycznej. Wjeżdżacie na piąte piętro, to dość wysoko. Wiecie, że z tego piętra, kiedy wchodzicie, musicie pokazać strażnikowi te odznaki, a potem pojawia się salowy. Salowy prosi was o zostawienie broni, niebezpiecznych narzędzi, czegokolwiek więcej w depozycie. Nie wolno wnosić broni, zwłaszcza palnej, na teren sektora dla psychicznie chorych. To standardowa procedura. Sprawdzają to jakoś? W sensie mają tam jakieś bramki czy kogoś takiego? Skoro pytasz, wydaje mi się, że sprawdzają. Nie po to pytają, żeby ktoś nie wnosił, wiesz. To muszę zostawić. Czy jest dużo kamer? Czy da się ich unikać? Albo żeby było jak najmniej widoczne, że tu byliśmy? Oczywiście. Wiesz, to jest nowy szpital, kamery są. Są na korytarzach kamery, są także przy windach. Ciężko będzie ich uniknąć. Czy trzeba się podpisać? Przy dodaniu do tych identyfikatorów jak najbardziej tak. Muszą dostać wasze dokumenty, muszą was wpisać. No jednak to nie jest wejście po prostu do szpitala z kwiatami dla żony, która urodziła, a wejście do strzeżonego oddziału, na który nie ma wejścia każdy. Czy ja widzę, że zarówno podpisując się, jak i sprawdzając dokumenty i rozglądając się po tych kamerach, że oficer jest bardzo nerwowy w tej kwestii zostawienia śladów swojej tożsamości tutaj ówdzie?
No to jest pytanie do oficera. Nerwowy nie, ale tak, patrzy, czy wy też zostawiacie tu swoją tożsamość. Ja w ogóle bez problemu. Jakby moja obecność tutaj nikogo by nie zadziwiła w najmniejszym stopniu, więc po prostu podpisuję się własnym nazwiskiem. Ja wręcz mogę nawet pewnie znać gdzieś tam tych ludzi. Jest to całkiem prawdopodobne. Pytanie do mistrza. Czy ja mogę mieć po prostu fake dokumenty, jako że w CIA robiłem? Czy robię? Wiesz co, używanie fałszywego, raczej zdobycie fałszywego prawa jazdy to nie jest taki straszny wyczyn. Mam wrażenie akurat, wiesz, na tym poziomie. Gdybyś chciał, wiesz, dostać nagle ubezpieczenie i żeby cię sprawdzili, no to wtedy sprawdzą to w komputerze. Ale tak po prostu wzięcie z dowodu parametrów, jako ty masz być świadkiem jakby albo osobą, wiesz, jakby, która wchodzi na oddział, ale bez broni i tak dalej, bo masz zostawić, jeśli ją masz przy sobie. No to w takim wypadku wydaje mi się, że to jest możliwe. No to zostawię fejkowe dane po prostu. Mhm. No dobrze. Panowie, ale to jest ten moment, w którym stawiliście sprzęt, bo nie da się z nim wejść na oddział. Otwierają się pierwsze drzwi, słyszycie brzęczyk elektryczny, który je otwiera. Salowy każe wam trzymać się żółtej linii, która jest po prawej stronie ścieżki, która prowadzi w głąb tego oddziału. Po lewej, po prawej stronie sale. Część z nich ewidentnie z wzmocnionymi drzwiami, wzmocnionymi szybami, przeciętymi metalowymi siatkami, które mają blokować te okna przez tłuczenie. Gdzieniegdzie słyszycie szalonych ludzi, ludzi z problemami. Słyszycie ich jęki, ich jakieś zawodzenia, ludzi, którzy nawet po lekach generalnie zachowują się w sposób może nie zagrażający sobie, ale niepokojący. Słychać ich wycia, słychać ich smutek, ich ból. Ból psychiczny, który gdzieś w tym wszystkim się dostaje. Ja tak prowadzę z nich tymi korytarzami, jak słychać te wszystkie odgłosy z piekła rodem, odwrócę się do nich jakby taki, czując się w obowiązku coś powiedzieć na ten temat, rzucę tylko... Nie przejmujcie się, panowie. Zapewniam, że... Znaczy, rozumiem, że to może nie być nic przyjemnego, ale zapewniam, że wszyscy ludzie, którzy są tutaj zamknięci, bardziej obawiają się panów niż panowie ich. Poza tym na tej służby zdrowia nie stać na to, żeby wszystkich cały czas faszerować. I obok was przebiegają po prostu za chwilę dwóch salowych. Po prostu bardzo szybko biegną gdzieś. Nie wiem, jeden, drugi. Nie słyszę żadnego alarmu, niczego, ale bardzo szybko gdzieś przebiegają. No wie pan, to jest oddział zamknięty. No tutaj prawdopodobnie są trzymane najtrudniejsze przypadki, łącznie z takimi, które wymagają sedacji i pewnego czasu na to, żeby pacjenci mogli dojść do siebie na tyle. Używają jakieś drzwi gdzieś tam, ci salowi wbiegli za róg, słychać po prostu walnięcie drzwi, widać jak jeden z nich wylatuje i słychać krzyki kobiety. Nieludzkie krzyki, które się drą z gardła. On nadchodzi! On nadchodzi! Czarny pan nadchodzi! I słychać łomotanie, drzwi, bum, bum. Raz za razem. Ktoś się zmęczył. Czy ktoś nie wypadł na korytarz? Ktoś został przewrócony? Nikt, kogo byś widział po prostu za rogiem, tak gdzie oni wbiegli, słuchaj, łomot tych drzwi i słyszałeś łomot ciała, które leci. Teraz wiesz przynajmniej, bo ich dwóch to chyba... No dobra. No właśnie. Dobra, to zamykam pochód, ale... Którą idziemy, czy to jest stronę, z której przyszliśmy? Musisz trzymać prawej strony. Oni minęli was, czyli jakby biegli w kierunku, w którym wy idziecie. Kręcają w lewo, czyli wiesz, odbijają po prostu w bok i tam gdzieś. Jeśli będziecie szli dalej swoją stroną, trzymając się żółtej strefy, aż dojdziecie do pokoju wizyt, miniecie ten korytarz. Tak, ja zamierzam go minąć. Nawet specjalnie prawdopodobnie cały ten raban nie zrobił na mnie wrażenia, no bo widziałem pewnie niejedno. Pewnie niejedno. W tym momencie, kiedy jesteście przy tym przejściu, jeden z tych gości wypada, trzymając kobietę. Dziewczyna ma ze 20 lat, jest chuda, ewidentnie jest, no cóż, wydaje mi się, że narkomanką. Chude, kościste ciało, żyły na wierzchu, kilka tatuaży, ona sama mocno wyschnięta, odwodniona i bez dłuższego odżywiania. Może heroinistka, może coś znacznie poważniejszego, ale wyrywa się
trudem jest w stanie ją utrzymać i on, i ten drugi gościu, który właśnie zbiera się z ziemi. Ona jest zakrwawiona. Widać, że jej usta, broda zalane są krwią. Kitl, który ma na sobie ubranie, też krwawi, ale oni się z nią szarpią. A ona patrzy się na was. Patrzy się na was. Czarny pan nadchodzi! Nadchodzi! Rozglądam się, czy widzę gdzieś jakiegoś lekarza, pielęgniarkę, kogokolwiek. W środku jest lekarz. Tam widać, jeśli spojrzysz trochę głębiej, że gościu jest wywrócony, że to on jest zakrwawiony, zbiera z ziemi jakąś strzykawkę, którą miał zadać jej zastrzyk uspokajający, ale po prostu go wywróciła. No to ja wpadam tam. Czy oni sobie radzą? Czy oni sobie dają radę z nią? Wiesz co? Średnio. Ewidentnie ten jeden ją mocno trzyma, ona się tak wyrywa, jest, wydaje się być tak napełniona jakąś siłą, energią, której byś się po niej nie spodziewał. Ale... Panowie, pomóżcie mi, przytrzymajcie ją. No to podaj do popycham Dana do przodu, tak, a idziemy flankując ją. Ja robię się większy, zasłaniam jak największą ilość przestrzeni, tak żeby się skupiła na mnie. Zwracam jej uwagę od Dana. Ja ją próbuję przytrzymać. Spoko. Ja panowie. Biję do tego, dobrze, nie mówię sobie. Ja rozumiem, że chcesz tam wejść i pomóc temu lekarzowi. Tak, w pierwszej kolejności chcę ocenić jego stan, czy nie wiem, on się wykrwawia i trzeba go natychmiast ratować. Jeżeli on tylko jest jakiś poturbowany, to zamierzam wziąć tą strzykawkę, którą on prawdopodobnie chciał jej zaaplikować i jej ten jakiś tam haloperidol, czy cokolwiek jest w tej strzykawce, wstrzyknąć. Zaaplikować. Panowie, ona się drze. Ona się wije, ona się drze. Ja potrzebuję od was wszystkich rzut na sanity. Obserwacja człowieka, który w ten sposób cierpi, to nie jest coś, nad czym przechodzicie do porządku dziennego. Widziałeś wiele, panie doktorze, ale to za każdym razem jest taki sposób wchodzące pod skórą. Modyfikatory? Nie. Rzućmy to normalnie. Ja jeszcze rzucę, abyśmy widzieli. Więc widzę tak. Czekajcie. Nie zdałem. Więc tak. Dan Rivera zdał. Fisher nie zdał. King Peacock zdał. I krytyczny sukces na... Wow. Na kościach Olivera. Panie doktorze... Bo Oliver jest matematykiem. Panie doktorze, pan wbiega tam do środka. Fisher, wbiegasz tam do środka, próbujesz chwycić za tego lekarza, próbujesz rzeczy, czy wiesz, on się wykrwawia, czy cokolwiek innego z nim się dzieje i wziąć tą strzykawkę. To jest właśnie jeden z powodów, dla którego zrezygnowałem z pracy z pacjentami, tak? Lepiej czuję się pracując na papierach, niż oglądając takie sceny. Widzisz, że jego szyja jest rozorana. Ona w całym tym ataku rzuciła mu się do gardła. On się nie wykrwawia, ale widzisz, jak wyrwany fragment mięsa, jak trzyma się. To nie jest kwotok, wiesz, który opróżni jego układ krwionośny w ciągu minuty, ale uszkodziła mu krtań, uszkodziła mu, wiesz, struny głosowe. Najprawdopodobniej wiesz, że jakby ten człowiek harczy, łykając własną krew, mieszającą się z powietrzem, i ty wiesz, że on, kurwa, prawdopodobnie już nigdy nie będzie mówił. Znaczy, masz dziwne wrażenie, że będzie bardzo ciężko. Łapiesz tą strzygawkę, tak, ale zaczynasz trząść. K4. Tracisz K4 Sanity. Już sobie wspólnę. Jeden. Odpisz sobie jeden i zaznacz sobie helplessness. W takim razie drżącymi rękami porywam tą strzykawkę. Wypadam na ten korytarz, oceniając, że no ten lekarz prawdopodobnie nie umrze w ciągu, nie wiem, 2 czy 3 minut. Dopadam do tej dziewczyny i po prostu gdzieś tam w ramię takim, wiesz, ruchem od góry, jak pięścią, po prostu wbijam jej tą strzykawkę i ładuję jej ten środek cały naraz. Po czym jak tylko to zrobię, natychmiast wracam do lekarza, żeby go spróbować opatrzyć. Mhm. Jak tylko wbijasz tą strzykawkę, właściwie twoi dwóch towarzyszy
pomagało tym sanitariuszom. To jest dwóch naprawdę rosłych skurwysynów. Oni ją i jego próbują tak utrzymać w tej przestrzeni, żeby się nie wyrwała. Kiedy dopadasz do niej, wbijasz jej to, wiesz, trzęsącymi się dłoni, dociskasz tłok do końca i ona faktycznie wiotczeje w ciągu sekund. Wypluwa kawałek mięsa, który gdzieś miała wyrwany z szyi tego gościa. Widzicie, jak ręka doktora się trzęsie, kiedy ją puszcza, ale wraca do lekarza. Lekarz właściwie wypada z tego miejsca, z tej izolatki, trzymając się, harcząc. To jest moment. Oni ją zabiorą. Pojawi się jeszcze pielęgniarka, jeszcze pielęgniarz. Za chwilę zabiorą tego gościa na wózek i z tym wózkiem pędząc, pobiegną w kierunku wyjścia. Chirurgia jest niedaleko. Nie ma co czekać. Ale pojawią się także ochroniarze. Popatrzą na was. Popatrzą na tych, którzy no właśnie zamykają tą dziewczynę. Teraz przypinają pasami do łóżka. Próbuję złapać oddech i... kapelusz mi gdzieś... Danowi. Kapelusz mi gdzieś spadł. Te włosy, które miałem starannie ułożone, prawdopodobnie teraz są w jakimś kompletnym nieładzie. Próbuję sobie rękami przygładzić do tyłu. Gdybym wiedział, że... Przepraszam, panowie. Czasem nie da się przewidzieć pewnych rzeczy. Dobrze, że się nie rozdzieliliśmy takim do brzegu. Przepraszamy. Pomogliśmy. Moja koleżanka została przyjęta tu na oddział. To jest doktor. On nas prowadził. Czy w jakiś sposób możemy pomóc jeszcze? Nie. Niech panowie idą do izolatki. Już panów zaprowadzam. Pojawia się karta magnetyczna z wora, otwiera kolejne drzwi. Wchodzi doktor do pomieszczenia, do którego... No w którym tak naprawdę myślę, że już może czekać oficer Jones. Was? Ile drzwi magnetycznych musieliśmy pokonać, żeby tu dojść? Wiesz co, tutaj na pewno jedne główne, wejściowe, i teraz te drugie. To są dwoje drzwi. W tym wypadku ona jest już przykuta skórzanymi kajdankami, takimi z pluszem. Stołu. Rozumiem, że nas prowadzą do bocznej sali? Dosłownie po sekundzie. Widzicie, jak przymykają się drzwi, wiecie, że on zostaje z nią na chwilę sam, ale wydaje się być bezpieczny, bo ona jest zakuta. Panie doktorze, pan zna procedurę, proszę się trzymać od pacjenta z daleka, nie wchodzić w nią kontakt fizyczny. Tak, naturalnie. Odbieram od tego lekarza taką deskę z papierem, na którym będę sobie notował. Oczywiście zanim wejdę do tej pacjentki, próbuję się gdzieś tam doprowadzić do porządku, poprawić krawat, uspokoić oddech, żeby tutaj nie wpaść jak z boiska. Tam mogła zdarzyć się wizyta w łazience, w której, wiesz, po prostu spojrzysz sobie w lustro. Tak, na pewno, tak. Twarz. Ale was wprowadzają do pokoju obserwacyjnego. Jeden z tych gości, którym pomogliście, ten, który wyleciał przez drzwi, zamknął się szczelnie w uścisku was tych ramion. Tu naciśniecie, to będzie was słyszał. Ma tą słuchawkę i to wszystko się nagrywa. Widać też, że jest kamera po prostu za wami, u góry, cyfrowa, która przebija się na drugą stronę. Druga jest w środku, tam będzie na nagraniu. Ustawiam się do nich, do kamery plecami. Wchodzę do tego pomieszczenia, trzymając deskę z papierem, na którym będę notował. W pierwszej kolejności, zanim w ogóle się odezwę, zanim cokolwiek powiem, chciałbym się przyjrzeć jej, zobaczyć, w jakim ona jest stanie fizycznym, co ma na sobie, jak jest ubrana, jak się zachowuje, czy jej spojrzenie jest przytomne w ogóle. Zróbmy tak. Rzuć proszę na humint. Zobaczymy generalnie, bo to będzie taki miks rzeczy, które tak będą się działy za chwilę, więc rzućmy sobie troszkę to w przód. Jak będziesz łatwo mógł czytać, w jaki sposób będziesz mógł ją gdzieś tam
czy my ze swojego obserwatorium też możemy oceniać jej zachowanie i to jak... Tak, panowie, też was poproszę o humid, bo tak naprawdę to jest dobra uwaga. Będziecie widzieli, chociaż nie będziecie mogli sami aktywnie wpływać na jej reakcję tak bardzo, natomiast to, co będziecie widzieli z zewnątrz, to jest to, co... Mam sukces. Przypomnij mi, jak rzuciłem pecha wcześniej... A nie, dobra, to było sanity. Jak się rzuci pecha, to zaznaczam sobie rozwijkę, tak? Tak, nie pecha, miałem na myśli, ale nie chodziło o chwilę, któremu się nie udaje. Tak. Okay. Ja mam jeszcze pytanie, jedno. Czy mamy modyfikatory? Jemne bądź dodatnie. Nie. Jak będziecie mieli modyfikatory, wam będę mówił. Dobrze. A można w tym systemie jakoś wspierać innych? Generalnie, jeśli masz sytuację, w której mógłbyś pomóc, to tak, wtedy ja mogę dać modyfikator za to, że właśnie, wiesz, jest to wsparcie czegoś. Natomiast to musi mieć logiczny sens, że to wspierasz, nie tylko, że tracisz turę jakby na wspieranie, nie? Bo trzeba mieć pomysł, jakby jak możesz komuś pomóc, no właśnie. Więc tak, widzę, że doktor Fisher udało się, doktor Dan Rivera udało się, King Peacock udało się. Kogoś mi jeszcze brakuje, nie? Nie. Bo to mogę tak rzucać w sumie. No tak, jak mi się nie uda, to mogę sobie zaznaczyć. Pomyślałem. Wydaje mi się, że 96, nawet przy mojej... Przepraszam, nie wiem, jak to spojrzałem na to. Failure, oczywiście jest napisane, że jest failure. Nie masz pojęcia. Nie masz pojęcia w tym wypadku, ale to nie jest krytyczna porażka. Bo w Delcie krytycznymi porażkami są podwójne numery, czyli na przykład 99, 77, 88. Troszkę inaczej niż w Zewie Cthulhu, więc hej. Ja miałem sukces, więc po prostu się jej przyglądam najpierw. Mhm, dokładnie. I my, kiedy będziemy mówić do doktora, który jest w środku, mówimy nie przez jakiś głośnik, tylko on ja ma jakąś słuchawkę, że może... Dobrze, dobrze. Mhm. On ma dużo, a my taki mikrofon, wiesz, jak w tych wszystkich serialach, że tak by dokładnie widz wiedział, kto mówi, to musisz się tak lekko nachylić i nacisnąć taki wielki czerwony przycisk od takiego mikrofonu stacjonarnego, wiesz, stojącego na biurku. No czuję to. Także proszę się przesunąć do mikrofonu, panie poszcze, bo pana nie słychać. Bardzo charakterystyczny element techniczny. Wniosek formalny. Bardzo częsty błąd tego pana. No tak. Mówisz innym, jak mają żyć, cała, nie? Cała powaga w pizdu. Tak, cała powaga w pizdu. Od nowa zgubiłem to napięcie. Od nowa zgubiłem to napięcie. Tak. Ale ja bym nie wytrzymał. No. Ale mamy sekundę, więc ogarnijmy technikalia takie, które są na stole. Za stołem siedzi dziewczyna, którą właśnie widzicie nasi widzowie widzą w tej chwili na ekranie, ale wy widzicie ją już na naszym rolu. Police Officer Jones. Tylko że ona w tej chwili jest w pomarańczowym stroju, trochę przypominającym kobiece więziennictwo. Jeśli kojarzycie stroje z Orange is New Black, to ona w tym wypadku tak właśnie wygląda. Nie jest, rozumiem, nie jest, wiecie, nie jest oskarżoną, ale jest zatrzymaną. Czy tam jest stół? Czy rozumiem? Tak. Jest stół, do którego ona jest przykuta. Tak jak w przesłuchaniach policyjnych, natomiast ona ma skórzane takie owijki na rękach, którymi jest przypięta. By nie zrobiła sobie krzywdy, a do nóg też ma takie też przypięte. Przesuwam sobie krzesło, siadam naprzeciwko niej, przyglądam się przez chwilę. Chciałem zobaczyć, w jakim jest stanie. Jak się zachowuje, jak wygląda jej spojrzenie. Dobra. Przygląda ci się. Wydaje mi się, że jest harda jak na kogoś, kto jest w tej sytuacji. Rzucam tak w powietrze. Widzisz ją? Widzisz jej spojrzenie? Jest nadal pełna jakiegoś takiego zdenerwowania. Ona musi sporo pamiętać.
bo nie samo miejsce, w którym jest, ją tak przeraża. Jest ewidentnie nadal poruszona. Po tych wszystkich lekach powinna być trochę bardziej zagubiona według ciebie, otumaniona. Bardziej spodziewałeś się tego, że może w ogóle nie kontaktować, gdzie jest, kim jest. Jakby te pierwsze pytania, które na pewno zadasz kontrolnie, właśnie, tak, jak się nazywasz, właśnie... gdzie jest, tak, i tak dalej, nie to wszystko, co technicznie jako psychiatra wiesz, że powinieneś zadać, to w tym wypadku ona wszystko kontaktuje. I będziesz widział, że jest w dużym poczuciu zagrożenia, dużego napięcia. Ona mimo tego, że nie szarpie się, to będziesz widział, że całe ciało jest spięte i że ona się boi, że ona patrzy za ciebie, obok ciebie, wiesz, wypatruje się w cienie, które gdzieś kładzie światło w tym pomieszczeniu. Ja oczywiście zapewniam o tym, że jest bezpieczna i faktycznie w pierwszej kolejności na pewno zapytam się, po pierwsze poproszę, żeby się przedstawiła, po drugie zapytam się, czy wie, gdzie jest, czy wie, jaką mamy datę dzisiaj i dlaczego się tutaj znalazła. Nazywam się Betty Jones. Jestem funkcjonariuszem policji i jestem w szpitalu. Nie wiem, w Harlem Center? Tak, zgadza się. Proszę się nie denerwować. Wszyscy tutaj jesteśmy po to, żeby pani pomóc. Mamy dziś 10 stycznia i tam zatrzymana i wiesz, i urywa głos. Zdecydowanie nie ma pojęcia, dlaczego została zatrzymana. Jakby nie do końca kojarzy ten moment swojego stanu, w którym już ją zatrzymywano. Bo ja się zwrócę do towarzyszy, nie przez słuchawkę, że wygląda, że wie, co widziała i nie wmówimy jej, że nawąchała się jakiejś albo tknącej tapety. Wydaje mi się, że nie pamięta, co widziała. Ale obserwuj jej ręce. Pani Jones, była pani wczorajszego wieczora, jak dobrze rozumiem, z aktu, który mi przekazano, na interwencji z sierżantem Lopezem, jeżeli dobrze pamiętam, prawda? Tak. To mój partner i razem byliśmy na służbie. Może mi pani powiedzieć, czego dotyczyło właściwie wezwanie? Dostaliśmy zgłoszenie, zakłócenie porządku, sąsiedzi mówili, że słychać krzyki i że są krzyki, że oni się awanturują, że słychać, że tam ktoś cierpi, że komuś robi się krzywda. No i mieliśmy to sprawdzić. To powszechnie zdarza się. Tak. Czy ten pielęgniarz nadal jest z nami w tym pokoju? Tak. Jest razem z wami, pomogliście mu i on generalnie czuje się zobligowany do tego, by jednak was trochę też wesprzeć, jakby no... Hej. No tak, jak mamy tutaj dodatkowe towarzystwo, to bym nie mówił, że coś będziemy im wmawiać. To tak chcę zretkonować. Jakoś nie byłem świadom, że mamy dodatkowe towarzystwo. Ja też byłem szkoda, że może nie usłyszał. Znaczy, mógłbym się nachylić i powiedzieć to tylko na przykład tylko do policjanta, czy tylko do Olivera. Dobrze. Pani Jones, proszę spróbować spokojnie przedstawić mi wydarzenia z wczorajszej nocy od momentu otrzymania wezwania do momentu, w którym pani pamięta. Była 20... Sporo po 11. Zatrzymaliśmy się przed Graham Court. To taka mała kamienica, raczej spokojna okolica. Ale weszliśmy na czwarte piętro. Mieszkanie na końcu korytarza. 47. Nazwisko, do którego zostali państwo wezwani? Sąsiedzi zgłosili, że po prostu słychać hałasy pod 47 i znaliśmy właściciela. Zapukaliśmy. Lopez zapukał latarką, stuknął kilka razy w drzwi.
usłyszeliśmy... I ona zawiesza się. Patrzy się potem jakby centralnie w was, panowie. W tą szybę. Usłyszeliście krzyki? Do tego... czerwonego przycisku. Ola, pani Lopez, przepraszam, pani Jones, skupmy się na wydarzeniach. No jak zareagowała na nazwisko Lopez? Według ciebie nie zauważyłeś nic. Masz 96, jakby wszystkie jej ruchy... Ja rozumiem, nie? Ciężko powiedzieć, kurwa. Nie zareagowała, nie? Jakby nic się nie rusza w tym temacie. Nie usłyszała. Skupmy się na wydarzeniach, po kolei. Usłyszeliśmy czyjś głos w środku. Weszliśmy, uzasadnienie dokonywania przestępstwa w miejscu, więc Lopez kopnął drzwi i weszliśmy do środka. Zaczęliśmy przeszukanie, było ciemno. No i potem... To jak ona się waha przy tym potem, to chciałbym... Ale obydwaj, bo ty i profesor mieliście, i doktor mieliście jakby trafienie na sprawdzanie jakby jej... Ona się boi to powiedzieć. Ona tego nie chce powiedzieć, jest świadoma tego, że ona się coś szalonego teraz psychiatryku... Jak ja uważam, że ona... Nie? Jak widzę, że ona pamięta, ale nie chce tego powiedzieć, to poprosiłbym tego medyka, czy asystenta, czy kto to tam z nami jest. Salowego. Mhm. Salowego. Przepraszam, czy mógłbym prosić o szklankę wody? Chciałbym, żeby on wyszedł po prostu na chwilę. Pewnie. Może kole? Super, jeszcze lepiej. Super. Ale light. No, kiwa głową, że wam przyniesie. Pójdzie do automatu. Super, no to mamy chwilkę. Położę obie dłonie. Coś. Ja od razu, jak on tylko zamknął drzwi. Przyjmijmy kontrolę nad narracją. Położę dłonie na stole, pochylę się tak troszkę w jej stronę i powiem: proszę spokojnie powiedzieć, zapewniam, że absolutnie nic pani nie grozi, nie jest pani o nic oskarżona. Panie doktorze, pan chce, żeby ona podczas tych wszystkich, jakby przy tych kamerach, przy lustrze weneckim, żeby powiedziała, że widziała coś szalonego. Pan musi rzucić na perswazję. Zbudowanie tej relacji, tego raportu, w którym ona ci zaufa, że nie jesteś jednym z tych, wiesz, konowałów, którzy po prostu, wiesz, odkreślą, że jest wariatką i wyślą, wiesz, na 3-miesięczną obserwację. Potrzebuje od ciebie rzut na persuade. Chyba, że masz inny pomysł, którym chciałbyś jakoś tutaj sobie wesprzeć? Nie, bo mi się udało. Ten pomysł wypalił. Wypalił. Ja wiem, że to zabrzmi jak wariactwo, ale... Postaram się to brać na jak najbardziej racjonalne słowa, które może zabrzmią trochę lepiej. Panie doktorze, tam na ścianie było coś, co do czego się przykleił Lopez. Jak to sobie tłumaczę, że on się do tego przykleił. Możliwe, że ja mówiłam, że to go złapało, ale on się do tego przykleił. I... To wyglądało jak ludzkie twarze i krzyczały i zaczęły go nie wciągały go, tylko jak on się szarpał, to go oblepiało jeszcze bardziej. Tak? I patrzy w kamerę i potem ja już go nie widziałam, bo było ciemno. I się wystraszyłam i wydaje mi się, że wybiegłam i się wywróciłam i zaczęłam po prostu krzyczeć o pomoc. Rozumiem. Patrzę znowu, wiesz... Ma świadomość, że ktoś tego słucha prawdopodobnie. Że to może być czute przeciwko niej, oczywiście. Proszę powiedzieć, jak wyglądał apartament?
Przynajmniej mniej więcej. To jest... Dziwnie tam pachniało. Kurzem. Z czym babcią. Się ten zapach? No, starymi ludźmi. Rozumiem. To jakby tam dawno kogoś nie było, ale nie śmierdziało, jakby zapuszczone to miejsce było, jakby to mieszkanie było zapuszczone, ale było takie... No, stare i... Czy ona ma na sobie rzeczy, które były tam w miejscu zdarzenia? Nie, ma drelich. Nie, nie, ma ten drelich pomarańczowy, ale jej ciuchy, wydaje mi się, że to nie jest coś, co w takim przypadku właśnie, na przykład właśnie, wiecie, rozmowy i tak dalej, do czego nie mielibyście dostępu. Gdybyście chcieli obejrzeć, to też można by się do nich dostać, żeby dostać na przykład, wiecie, pojemnik, w którym są jej rzeczy odłożone. Ja myślę, że broń została zabezpieczona już trochę bardziej, nie dadzą jej po prostu do ręki, ale na przykład ubranie, buty, szady, które można by z nich ściągnąć i tak dalej, to wszystko jest w pojemniku, który gdzieś tam w magazynie u nich jest na oddziale. I ja jeszcze jedną rzecz zapytam. Czy ma rany na dłoniach? Takie defensywne, nie? Jakby coś drapała. Słuchaj, to jest jednak przypatrzenie się, wiesz, rzeczom, które trochę wiesz, samo widzisz, bo ona jednak jest, wiesz, po drugiej stronie i ma te kajdanki, rzucasz na... Tutaj to się nazywa alertness. Okay. Chociaż patrzę, czy nie ma jakiegoś czegoś, co bardziej pasuje w tym systemie do przyjmowania się takich rzeczy. Może być search? Zawsze? Forcing? Forensic? Wiesz co, tak powiem tak, i alertness, i forensic, i search mi pasują, ale robię minus 20 w związku z tym, ponieważ jest to trudne do zrobienia. Więc możesz wybrać co chcesz, bo to są elementy, które faktycznie pasują do szukania śladów, dowodów, natomiast zrobienie tego zdalnie, te 2 metry od świadka czy obiektu, wiesz, twojego badania. Ja bym chciał w ogóle, domyślam się, że dostałem jakieś tam papiery na jej temat i chciałbym w ogóle zobaczyć, po pierwsze, w jakim stanie ona została tutaj dostarczona i czy jakiś raport toksykologiczny był wykonywany. Mhm. Raportu toksykologicznego jeszcze nie mają. Według opisu czy badania tego wstępnego krwi nie miała alkoholu we krwi, natomiast profil narkotykowy i tak dalej to wymaga dłuższego czasu. Zdaniem sanitariuszy, którzy ją, i lekarza, którym odbierał, który ją zatrzymał, mogła być pod wpływem narkotyków. Ten stan, w którym była, no, jest takim, którym on nie wyklucza. Była agresywna, była w paranoi jakiejś takiej dziwnej, więc to mogło być związane też z narkotykami. Udało ci się. Słuchaj, ma ślady na rękach. Faktycznie jej dłonie są opuchnięte. Jakby walczyła, jakby coś próbowała robić fizycznie, jej dłonie nawet z wierzchu są opuchnięte. Więc to nie tyle, nawet kłykcie, które są czerwone od i przekrwione, nawet podrapane gdzieś od walki, ale także same dłonie nawet z zewnątrz, co widzisz po prostu, wiesz, w tych kajdankach. Nie? Ja pokazuję to temu, który się chwalił, że nawet trupa może ze ściany zeskrobać. Natomiast, panie doktorze, ta na tym profilu, który jakby pan pytał o status jej fizyczny, były ślady pogryzień. Na przedramionach, na ramionach, gdzieś na barku ma ślady ugryzień jakby ludzkich zębów. Okej. Okay. Świeże. Nie do krwi, ale generalnie no, po prostu napisane, że jest tam ugryzienie jak taki wypisze koronera, w tym miejscu ślady ugryzień. Dobrze, wspomniała pani o ścianie, a czy w samym apartamencie przebywał ktoś? Byli mieszkańcy? Nie było tam nikogo. Nie było nikogo. No cóż... Nachylam się do mikrofonu. To co w takim razie wydawało takie dźwięki? Według pani? To jest bezpieczne miejsce. Może powiedzieć mi wszystko. To nie jest nagrywane. Lepiej zapytać o te ugryzień, które
porcie. Znaczy, wy musicie domówić to w taki sposób, żebym ja to mógł jej przekazać, nie? No tak, dlatego ja raczej sugeruję, że może lepiej zapytać o gryzienia, nie przekazuję pytania. Widzę ślady na pani rękach. Czy pamięta pani, w jaki sposób to się wydarzyło? Skąd te ślady? On wyciągnął do mnie rękę. Sierżant Lopez wyciągnął do mnie rękę i chciał, żebym próbowałam go wyrwać, odkleić, i to coś mnie, ja też się przykleiłam, i jak się wyrwałam, stąd to obrażenia. Rozumiem, ale wspominała pani też wcześniej o tym, że w mieszkaniu ktoś krzyczał, natomiast po wejściu nie zastaliście żadnych rezydentów. Dobrze rozumiem? Tak. Nikogo tam nie było. Czy jest możliwość, że ktoś mógł się ukryć? Zanim weszliście do mieszkania? No tak, bo nie przeszukaliśmy całego mieszkania i każdego zakamarka, bo jak on tam wszedł, to po prostu to coś na niego rzuciło i zaczęło się krzyczeć i on krzyczał. I nie przeszukałem tego pieprzonego pokoju, tak? Rozumie pan? Spokojnie. Jestem przekonany, że rozwiązanie tej zagadki, tej sytuacji pani stanu jest prawdopodobnie łatwiejsze, niż moglibyśmy się spodziewać. Nie jest to zbyt przyjemna i ciekawa okolica, jak pani zresztą doskonale sama o tym wie. Być może natrafiliście po prostu na jakieś amatorskie laboratorium, w którym ktoś próbował wytwarzać narkotyki i no cóż, udzieliła się państwu psychoza wywołana wdychaniem jakiegoś rodzaju chemicznych oparów, które mogły być także wdychane przez samego chemika, stąd to całe zamieszanie. Chodzi o to, żebyśmy to wszystko po prostu sobie wyjaśnili. Czyli to był ostatni moment, w którym widziała pani sierżanta Lopeza, tak? Ona została właśnie, wiesz, wiązankę rzeczy, które przeczą jej przekonaniom. I powiedz mi, czy ty w ogóle masz skille w psychoterapii jako takiej? No, stary, 80%, nie? To ja mówię, że to jest super trudne, bo zacznie wkładasz jej w głowę, wiesz, to w to, jak ma w to wierzyć i co ma na ten temat myśleć. I wydaje mi się, że będę chciał od ciebie taki rzut, żeby ona sama zaczęła przyjmować, wiesz, to nie tyle nad perswazja, bo to byłaby, żeby ona zrobiła coś, co ty chcesz, ale żeby faktycznie przyjęła, że te wyobrażenia są jej jakimiś tam wyobrażeniami, żeby sobie zracjonalizowała te rzeczy, które przeżyła, nie? Więc... Na ile? No... Tam może mieć tą pomoc ode mnie? Tylko pytanie, co mu powiedziałeś? No właśnie to... Zapomniał powiedzieć to, co zawsze psychologowie mówią. A czy psychiatrzy, że to jest ta bezpieczna przestrzeń, tutaj nic ci nie grozi, tutaj możemy normalnie porozmawiać. Ja nazywam się Paul Fischer, jestem psychiatrą, ale masz mi mówić Paul. Oni tak się taki bełkot, używają takiego bełkotu. Znaczy, wiesz co, to jest tak. Znam ten bełkot trochę. Oliver, jak to znasz? W sensie, jaki skill masz, który ci to wspiera? Mogę mieć albo... nie, farmacja to jest tylko... To nie jest lekarzenie. Znajomość leków, nie? Znajomość leków? Mhm. To nie, bo to by wtedy było pewnie psychoterapia, tak? Psychoterapia, no albo ewidentnie, albo ewentualnie z inteligencji. Ja mogę albo z czego, przepraszam? Albo z inteligencji. Z inteligencji. No bo zasłyszałem to, byłem w takim miejscu. Znaczy się, wiesz co, jeżeli ktoś tak robi informacji, to jaka to była substancja? Co tak mogło
podziałać na psychozę, bo to też sąsiedzi słyszeli krzyki, dlatego wezwali policję. Nie, no ja na początku wydaje mi się, że jej mówiłem, że wszyscy chcą tutaj pomóc. Więc pomysł Rafała jest fajny w takim sensie właśnie, że jeśli wiesz, rzucisz na farmację, bo masz pomysł, że to wiesz, będziesz wiedział, jaka to jest substancja, która mogła to być, żeby właśnie podrzucić jemu, to spoko. Więc w takim wypadku rzucaj na farmację normalnie. Jeśli ci się uda, to ja zmniejszę karę, którą będzie miał. No to panie profesorze, panie doktorze, minus 40 to jest ta największa krytyczna rzecz, która będzie, bo próbujesz po prostu, wiesz, włożyć jej do głowy. Nie dzisiaj. Nie dzisiaj. Ona... Nie, jakie narkotyki? To coś mi kurwa ugryzło. Rozumiesz? Zaczyna się szarpać. Rozumiesz? Ugryzło mnie, to tam jest. Tam nadal to jest, on tam jest. Rozumiesz? W tej pierdolonej ścianie, kurwa. Proszę się uspokoić. Nie, kurwa, nie uspokoję się. Otwierają się drzwi z tyłu do waszego pomieszczenia. Wchodzi ten ziomek, kurwa, z tymi, wiecie, kolami, kurwa, wywołą w puszkach. Jak tylko widzi, jak ona zaczyna się tam szarpać z tymi łańcuchami, pan doktor jest spokojny, ale ona już zaczyna się denerwować. Jakby... Nie no, ja ją próbuję uspokoić. Daj. Na stół i do domofonu. Nie. Zanim jeszcze to zrobi, próbujemy go przejąć. A? Tak. Dobra, on jeszcze zatrzymuje się. Próbujemy go przekonać, że to jeszcze nie jest ten... Tak, że on sobie radę. Ja też jakby daję, jak słyszę jakiś raban gdzieś tam z tyłu, to daję znak ręką, że wiesz, że jeszcze nic się nie dzieje, tak? Że... Tajemny sygnał, że mam wszystko pod kontrolą. I got this, tak? Tak więc też powiem, że spokojnie, profesor wie, co robi, doktor wie, co robi. Proszę się uspokoić. Zarówno pani, jak i mnie zależy, żeby pani jak najszybciej mogła wrócić do rodziny, prawda? Tak. Przecież jak długo pracuje pani w policji? 2 lata. Widziała pani zapewne laboratoria, w których przygotowuje się narkotyki w amatorski sposób i wie pani, jak wygląda, że tak powiem, BHP takich miejsc. Prawda? Ale to nie było laboratorium. Ja widziałem takie miejsca i to, co pan mówi, to... Tam nie... To jakaś stara klika, jakiś kurwa... czyjś dom, zwykłe mieszkanie, a nie laboratorium. To nie było to. Był grzyb na ścianie. Ja się nachylę i powiem, ona tego nie kupuje, a więcej nam nie powie. Uspokój ją, powiedz, że dojdziemy do prawdy i zakończmy to może tutaj, zanim sprawa eskaluje, co? Dobrze, proszę się uspokoić. Zostawimy panią jeszcze przez jakiś czas na obserwacji. Chciałem tylko zadać jeszcze kilka pytań na temat samego sierżanta Lopeza. Czy może mi pani powiedzieć, gdzie mieszkał, z kim się spotykał, co robił po pracy, czy można było go spotkać? Ona jakby zaczyna cofać pamięcią się do tego, co wie o Lopezie. Zaczyna ci mówić informacje, te, które są dla ciebie, wiesz, kluczowe. Ma żonę, ma także 3-letnie dziecko. Mieszkają na północnym Brooklynie, to jest poniżej Manhattanu troszeczkę. W wolnym czasie nie bardzo wie, co on takiego ciekawego mógłby robić, ale też poda ci jakieś hobby, że on coś lubił robić. Okej. Może chodzi na łódki. Ale nic szczególnie jakiegoś malowniczo ciekawego, tak? No nie, nic ekstremalnego. Nie, okay. Nic byłoby taniej jakieś takie, wiesz, wpadające w głowę jako coś, co on robi, wiesz, ojej, nie? Jakby. No wie pan, ale zbiera samurajskie miecze. No, nie. W wolnym czasie mógł uporać jogging. Bardzo lubił biegać. Dobrze, w takim razie... Powiem jej, że zostawimy ją jeszcze tutaj przez jakiś czas na obserwacji, po to, żeby miała jeszcze trochę czasu na to, żeby dojść do siebie, ale nie będzie to trwało na pewno dłużej niż to konieczne.
i zostawimy ją tutaj. Jasne. Jeszcze na odchodne powiem jej, że jeżeli przypomniałaby sobie coś istotnego, co uznałaby, że mogłoby być warte wspomnienia, to niech przekaże to sanitariuszowi, niech poprosi sanitariusza, żeby wykonał do niej telefon. Okej. Wychodzisz stamtąd. Ona zdenerwowana, skonfundowana tym wszystkim, wiesz, żegna cię wzrokiem. Może ci odkiwnie, jak powiesz do widzenia, znaczy, żeby to burknie do widzenia, ale będzie znacznie bardziej wzburzona, niż kiedy ją zastałeś. Gościu, który przyniósł wam kole, jak tylko do niego wejdziecie, że wejdziesz z powrotem, no, mało brakowało. Zostawię was, odprowadzę. No i zamyka drzwi. Zostajecie sami w tym pomieszczeniu, a on idzie do niej. I faktycznie są drugie drzwi, którymi on ją wyprowadza do przestrzeni, gdzie są inne izolatki i tam gdzieś ją chciałbym skorzystać z tego momentu, jak on przechodzi pomiędzy pomieszczeniami. Szybkie pytanie. Czy jesteście pewni, że tak chcemy to zostawić? Jeśli ona sobie coś przypomni, coś chlapnie, za to bykniemy. Szczególnie jak przekaże to komuś, to tego nie powinien usłyszeć. Mam inny pomysł. Wystarczy w raporcie napisać, że jest pierdolnięta. Czy ja mam tutaj kogoś w tym szpitalu znajomego, może jakiegoś dobrego przyjaciela, którego mógłbym poprosić o przysługę? Wiesz co? Dobrego przyjaciela. Ciężko powiedzieć, czy dobrego przyjaciela. Masz kogoś w Bonca, kto jest twoim dobrym przyjacielem? Masz tam bliską rodzinę raczej wpisaną. Tak. Szanse są małe. Natomiast o co chciałbyś go poprosić w takim wypadku? O jakim poziomie, że tak powiem, wiesz, przyjaźni musimy mówić, nie? Wpadłem na pomysł, że można by generalnie coś pomajstrować przy raporcie toksykologicznym i rzeczywiście zrzucić to na jakieś narkotyki, coś w tym stylu. Moje drugie pytanie to jest, gdzie to się odkłada nagrania, o którym on mówił, że się nagrywa? Ciągnąć. 2020 rok to już będzie, wiesz, na dyskach albo w chmurze nawet, nie? Więc sorry, ale... Tak, to moje pytania człowieka, który boi się, że to wyjdzie. To jak o to pytasz, to Dan pewnie odpowie, że no a co sugerujesz inaczej zrobić? Musimy napisać w raporcie, że jest jak jest i zrobią tak samo, jak pewnie zrobili z nami. To znaczy, albo napiszą w kilku miejscach, że jest walnięta i nie można ufać temu, co się jej mówi, albo jej przyjdą i powiedzą, że była cicho i jest winna jeszcze coś. No to dobrze, działa, to potraficie wyciągnąć na nią brudy? Słuchajcie, potrafisz ją pochować, doktorze? Myślę, że wystarczy dać jej trochę czasu, żeby zrozumiała, że w jej interesie jest powiedzieć, że nawdychała się czegoś w tym mieszkaniu, gdyż im szybciej do tego dojdzie, tym szybciej opuści to miejsce, a nie wygląda. No to jak jej to damy teraz do zrozumienia i pokazuje na ten drugi pokój? Przecież nie musimy. Wystarczy zdyskredytować świadka. Standardowe działanie prokuratury. Pozwólmy jej się przez dzień samej nad tym zastanowić. Myślę, że po tym, co jej powiedziałem, powinna sama wyciągnąć takie subtelne wnioski. Chyba tego nie łyknęła. Poza tym macie trochę czasu, to nie taki, że na takiej obserwacji będzie jeszcze przynajmniej 12 godzin, a to może dać wam do, wiecie, jak znajdziecie tego gościa albo jakieś inne ślady, które powiedzą, hej, to po prostu jest, nie wiem, znaczy faktycznie przykleił, kurwa, jest przypięty do szafy albo też się zjarał i po prostu zjechał, powiecie, po schodach przeciwpożarowych, to case closed, nie? Lopez się znalazł i żadna ściana go nie wciągnęła, tutaj spokój, nie? Ale poczekaj, ale znajdziemy Lopeza? Z tego, co ona mówi, kurwa, zjadła go ściana. No kurwa, stary, jakby wiesz, jakie mamy czasy, jakby ilu ludzi znasz, których zjadła ściana, nie? To tak nie działa. To się da na pewno jakoś... To się da, to patrzy, ściany nie zadają ludzi, wiesz?
Dokładnie. Siano jest ciałem stałym o zbyt dużej gęstości, żeby ciało ludzkie było w stanie przez nią przeniknąć. Natomiast jest dużo środków psychodelicznych, psychotropowych bądź innych, które mogły powodować różne deliria. Tak, oczywiście, to nie jest żaden problem. Szczególnie, że sanitariusze i ludzie, którzy ją tutaj przywieźli, twierdzili, że zachowywała się, jakby była pod wpływem narkotyków, więc być może raport toksykologiczny ułatwi nam po prostu sprawę. Jak zobaczę na papierze, że była pod wpływem czegoś, to... Ale my jej nie musiałem przekonywać. Znaczy się, jasne, nie? Tak. Jesteście w stanie sfałszować te dokumenty i podrzucić? Ja tam żadnych dokumentów fałszować to nie będę. I uśmiecham się w stronę kamery i wychodzę. Naprawdę? Czy on tak poważnie? Nachylam się do Madaniego i tak powiem, klepnę go tylko lekko w ramię, poza szpitalem. No i tak musimy tu jeszcze wrócić. Miejsce zbrodni. Miała ślady na rękach. Chcę obejrzeć ubranie. Tak, skoro już tu jesteśmy, to możemy to wykorzystać. Okej. Okay. Panowie, to w takim wypadku ja bym was wszystkich prosił, bo to jest ten moment, w którym jakby, doktorze, wypisujesz pan wszystkie te dokumenty, które były w tym biuletynie. To też jest techniczna ewaluacja, więc na razie dodasz dalszą obserwację. Na razie tam wpisujesz kilka neutralnych, brzmiących wniosków, które mówią, wiele i nic. Ładnie brzmią technicznymi frazesami, ale tak naprawdę, no cóż... Każdy z nas po takim badaniu. Tak, każdemu w tym pokoju mógłbyś to wkleić, nie? Jakby. Mhm. I patrzmy dalej. W takim wypadku prosisz potem, żebyś chciał zobaczyć jej rzeczy, czy może coś, co będzie wskazywało, no właśnie, jakieś poszlaki, że może brała sama narkotyki, albo że w ogóle cokolwiek więcej z rzeczy, które miała przy sobie. Jest jej mundur. Są jej rzeczy osobiste, no gdzieś tam portfel, komórka, ubranie, nie ma broni służbowej, bo ta jest oddzielnie zabezpieczona, jest tylko kwit, że została złożona, zabezpieczona przez policjantów, oddana na posterunek, bo takie rzeczy trzymać na posterunku, albo w domu jeszcze masz. Jest anotacja, że strzelali, czy nie? Że została użyta? Nie ma anotacji, to jest tylko kwit, wiesz, jakby... ticket, że ona jest na, że został przekazany i jest już na posterunku i tam jest... Ale on może zobaczyć, ile jest pocisków. A wie... Nie, ale... Ona jest zabezpieczona w oddzielnym tym i została przekazana do komisariatu. Wróciła. Sportu na komisariat. Mhm. A czy wiedza, jak pozbyć się nagrań z systemu, to jest co? To jest SIGINT, czy to jest jeszcze jakaś oddzielna... To będzie SIGINT, więc jeśli chyba, że ktoś z was ma jakąś specjalną umiejętność, która doszła jako dodatkowa, która została napisana na przykład właśnie jako computer skills albo... Jest na przykład computer science w ogóle taka umiejętność niedopisana. Też. Tak, i to raczej to będzie. Także jest wiele opcji, którymi możecie spróbować to wyłapać, jakby co zrobić, nie? Ja chcę przetrzepać te rzeczy. Tak generalnie rzecz biorąc, ordynarnie. Dobra. Bo rozumiem, że prochów nie mam. Zanim pójdziesz tam, żeby to przetrzepywać, i tak zamierzamy tu wrócić, a jeśli zamierzamy ją w ostateczności zdyskredytować, to może przejrzyjmy te rzeczy raz, a wtedy zadbamy o to, żeby coś się w nich znalazło, czego tam wcześniej nie było. Nie, to tam było od początku, tylko ktoś przeoczył. No, to mówię właśnie. Ale raz. Tak. Smart. Powiem ci to tak. Ja wolałbym wiedzieć, co było tam na ścianie. Zlecić tym technikom, zanim tam wyjdziemy. Myślisz, że technicy są w stanie wyznaczyć ci specyfikę gryzących czarnych, mazistych twarzy, które krzyczą i gryzą? Tak. I pokazuję na tego
niskiego, kurna, chudego studenta, który został nam przydzielony. Zanim on w ogóle zacznie ruszać te ciuchy, to ja wyciągnę z kieszeni gumowe rękawiczki i mu wręczę, bo nie wiadomo, jakie świństwo zostało na tych ubraniach. Ale to idziemy ostatecznie? Prosimy o ten depozyt i idziemy tam to wnioskować? No nie. Dla mnie to jest dalej. Nie. Nie jesteśmy odpowiednio przygotowani, żeby tam pójść. Żeby podrzucić rzeczy? Jeżeli będzie trzeba podrzucić tam rzeczy... A masz to podrzucić? Te rzeczy się tam... Te rzeczy się tam znajdą. Okay. Nikt o tym nie będzie wiedział. W porządku. Jedziemy na miejsce zbrodni. Czy mamy 2-2? Jako ja arbitr... jestem też za miejscem zbrodni. Przychyliłbym się, żeby jednak zostawić te ciuchy w takim wypadku. A... Okej, w porządku. Tym bardziej, jeśli nie chcę ich oglądać. Tak, jeśli nie chcę ich oglądać, to jest takie, że no wiesz, zobaczysz ciuchy, zobaczysz, że coś na nich jest, ale ciężko ci będzie stwierdzić, co to tak naprawdę jest i... Tak, wiesz, ale wiesz... Technik nie współpracuje. Dobra, panowie, to ja proponuję, zróbmy sobie 10 minutek przerwy. I zobaczymy, zaczniemy od Graham Court i wizyty w tym miejscu, gdzie toczy się nasza sprawa. Dobra.